Okej, witam was bardzo serdecznie, misiaczki, z powrotem w Crusader Kings 2. Gramy dalej Świętym Cesarstwem Rzymskim, mamy już chyba piąty albo szósty odcinek czwartego sezonu oczywiście. I dzisiaj będziemy kontynuować tutaj ataki na Polskę i fabrykowanie sobie roszczeń na Turów, czyli ogólnie po prostu na wschód. Dobrze. Więc zobaczmy, jak tam z Polską. Czy mamy wypowiedź z wojny i mamy nawet tytuł de jure. Okej. Nawet nie spojrzałem, jaki mamy zaciąg, ale na takie państewko malutkie, jakim jest Polska, nie będziemy potrzebować mocy. Mocy bitewnej, kosmicznej. Tylko trzeba to zrobić szybko, zanim się skończy tutaj wojna. Świetnie. 912 obrońców w forcie, to pójdzie łatwiutko. 8000, dobrze, możemy atakować. Teraz już trochę więcej ich jest. Ale to nic. I ostatni fort. O, nawet chce się poddać. Wszedłeś w posiadanie wyznań świętego Augustyna, dzieła teologicznego opisującego życie Augustyna z Hipony, chrześcijańskiego teologa o berberyjskich korzeniach, który żył przed wiekami. Przeczytanie tych ksiąg może zwiększyć twoją umiejętność nauki. No pewnie, że to przeczytaj od deski do deski, what the fuck w ogóle. Nad czym ty się zastanawiasz? Więc tutaj już Polskę załatwiliśmy. Zobaczmy, jaki mamy zaciąg. 14. Tu coś tutaj się dzieje. W kościele wystawiono właśnie piękne witraże. Lidia i ja podziwialiśmy je, gdy podszedł do nas kapłan i spytał, co o nich sądzimy. Mnie przyszła do głowy symbolika tych okien. Lidia mówi dokładnie to samo. Pochlebia mi to nieco. No to git, nie? Się bawimy, imprezka. Zobaczmy, jakie w Polsce... Nie obchodzi mnie to, co się dzieje w Polsce. Możemy jeden jedyny tytuł jeszcze utworzyć. Księstwo Overie. I zrobimy to, bo mamy kupę hajsu. I zobaczymy, do kogo by to należało. Bezpośredni wasale. What the fuck tutaj robią Włochy? Nie wiem, dam to temu kolesiowi. Księstwo Overia. What the fuck tutaj robią Włochy? Nie wiem, jakoś tam walczą między sobą po cichu. Tych nie mogę uzurpować, bo są na wojnie, niestety. Ci są znowu katoliccy, tak, cały czas. I dziedzic jest, kurde, też katolikiem. Nie powiem, że mnie to trochę smuci, ponieważ zamyka mi to drogę w dostępie do tronu. Nie w dostępie do tronu, tylko po prostu nie mogę dalej atakować tutaj Bułgarii Wołożańskiej, Okamskiej, tutaj tych wszystkich. Niewiernych. I to mnie bardzo właśnie tutaj smuci. Następnym celem naszym prawdopodobnie będzie Francja. Francja i Aquinia. Bo tutaj pamiętam, że z Aquinii też mamy jakiś tytuł. O, roszczenie de jure, więc to na mnie przepadnie. A zobaczymy, o co tu możemy się bić. No, takie małe bzdurki nie mam zamiaru. Zobaczymy, co tu mamy największe. Co to w ogóle jest? Taluza. Tuluza. Nie mogę o Tuluzę się bić, prawda? A Dion? Też nie za bardzo. Ale i tak nie będziemy się bić, ponieważ mamy zaciąg. Witebsk. Interesujące. Czy mogę o coś się z tobą bić? Mogę. O Orsze. A, to zaraz się kończy zaciąg. Rozejm znaczy się. Mianujmy sobie marszałka. To
to jakiś słaby ten jest. 16, proszę bardzo, lepszy. Skończył się ten, możemy atakować. Wypowiedz wojnę o Orsze, jaki tam zaciąg mamy? 8 i 2, no to może być, to będzie szybka wojna. Nie, my nie będziemy walczyć, bo my już jesteśmy starzy. Nie chcę po prostu paść. Na serducho. Żeby nie było, że nowy władca w takich nieprzyjemnych okolicznościach będzie musiał walczyć. Jestem ciekaw, czy już Polskę możemy atakować. Czy z Polską mamy jeszcze jakieś zawieszenia broni? To była cała jego armia, powiedzcie. Będę się śmiał. Bardzo głośno. Zobaczmy. Wypowiedz wojnę. Możemy już. Tylko po prostu mamy... Mamy po prostu wojsko powołane i to by było trochę nie fair, tak wiecie, nie? Dobra, jedziemy z tym koksem. 61%. Jedziemy na Witebsk. Tutaj, proszę was. 100%, dziękuję. Proponuj pokój, tak. Oddajemy to oczywiście Litwie, bo to do Litwy należy. Hrabstwo Orsza. Sivluple, jak to mówią Francuzi. Sivluple, skoro o tym mowa. 49, jeszcze 5 lat. To trochę sobie poczekamy. Dobra, wypuszczamy więźniów. Czemu mają siedzieć? Nie rozumiem. Niech mają tutaj szczęście i radość. Wypuszczamy wszystkich jak leci. Chyba same laseczki nawet mamy. No i jeden tutaj jakiś Yuri się otrzymał. Okej. Daję okejkę. O co możemy się bić? O to? O to? O to? O Polskę i o to. Okej, się zobaczy. Tymczasem ja na chwilę zetwór, takie szybkie. Okej, już jestem z powrotem i jadymy z koksem i z dziwkami. Mamy tutaj kolejnego tego, ale na niego nie mamy już beli, więc wypowiadamy tutaj wojnę o jakiś duży kawałek. Na przykład o to, ale to nie dla nas by było. Tu, o Płock. Dla Prusów. Wyślij wojsko. Jadymy. Kujemy z żelazo. Żelazo póki gorące. Okej. Wsuniemy na Polaczków. Nice. Cała armia polska została zmłocona z powierzchni ziemi. Teraz wystarczy prawdopodobnie przejąć tylko jedno hrabstwo w Płocku, żeby mieć 100% zapotrzebowania na bogactwo. I ktoś bardzo chce się ożenić z naszą tą. Kto tu jest? Ten wygląda ciekawiej. Akceptuj. Niech mu będzie. 94% mamy. I bardzo szybko tracę żołnierzy.
Dobra, już przestałem tracić żołnierzy, co mnie bardzo cieszy. No, przejmij to jedno, proszę. Będzie git. Ale tutaj się w moim państwie biją, ostro widzę. Ciekawe, o co poszło. Polska wprowadziła średni autorytet koronny, to i tak jej nie pomoże. Ponieważ ja już mam 100%. Hello! No właśnie, 100%. Proponuj pokój, nie masz i tak innego wyjścia. Na razie... Istniemy, nie? Sobie bym poszedł w organizację wojsk, ale z tym poczekam. Idziemy oczywiście najpierw w legalizm. Machiny oblężnicze. I sobie poczekamy na resztę. Kanclerz nam padł. 29! O, świetnyga. Już go lubię. Księstwo Mazowsze. I co, to należy pewnie tutaj, co? Bezpośredni wasale, Litwa. Ło, Litwa potężna. No dobra, to damy jeszcze Litwie. Ale całą resztę już dostanie Polska. Okej. Okay. Mam takie śmieszne pytanie. Czy możemy na przykład o całe... Nie możemy o całą Polskę zawalczyć? Na przykład dla jakiegoś z naszej dynastii albo coś w tym stylu? Ale... Jeszcze nie może... Jeszcze 4 lata, no. Klękaj ta narody, no. Tutaj też nie możemy zaatakować. Tutaj też nie. Tu. Możemy papieżowi wypowiedzieć wojnę, yo! Świetnyga! Dobra, bierzemy się za tą Akwinię, nie ma... Albo nie, dobra. Nie świ... A, i umarł. I teraz 15 mam. Nie świrujemy, tylko czekamy tutaj, aż się skończą zaciągi. Mieścisław. Psków. Dla kogo? Ten mnie bardziej interesuje. Okej. O, tutaj jakiś rewolt wybuchł. O co się bijemy? O Gniezno czy o Lubusz? O Lubusz. Trzeba wykorzystywać takie sytuacje, moi drodzy. Lecimy z koksem. Trzeba wykorzystywać takie właśnie wojny wewnętrzne w państwie do atakowania wroga. Tak jak mówiłem, Polska będzie wchłonięta przez nasze państwo. Skończyła się wojna, nie rozumiem czemu. Pewnie ten koleś, co mieliśmy de jure na niego, to pewnie umarł, o to chodzi. Dlatego wysyłamy jeszcze jedną wojnę. I teraz robimy szybko. Gazem, bo tamten też widziałem, że jakiś stary, staruch. Wow, pokonałeś moją armię, małą. Okaż uczucie, to jest twoja żona. This is your wife. And you're gonna fuck your wife like a teenage girl. Eighteen years old girl. Dobra. Koleś umarł, musimy znowu wybierać tutaj. Tego weźmiemy. Tak. Idziemy z koksem.
Near the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Near the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Oh yeah. I Dresden jest gneznen. Gneznen należy do... Wendish Empire. Ale nie tworzę tego, ponieważ jak to stworzę, to będą chcieli przejąć ten tytuł. I to będzie do dupy. Dobrze. Jaki tam zaciąg? 22, ja pierdzie. Wielkie Księstwo Witebsk. Wielkie Księstwo Połock. Zrobimy te dwa tytuły i będzie ziom, będzie jeden. Dobrze. Fabrykuj roszczenia się. Ile my mamy lat tak ogólnie? 59. Młody jesteśmy. Młody chłop. 20 głosów na tego kolesia. Będą go lubić. Podział tytułów. Księstwo Śląsk, Górne Śląsk. Śmie. Nie, bo najstarszy to trochę słaby pomysł. Czy mamy cechę hojność? Mamy cechę hojność, to nie potrzebujemy. Dobra, jeszcze 2 lata i będziemy mogli atakować... Wiecie kogo? Francję, Francja elegancja. Père de France, powie, czy wiesz o co chodzi mi? Ja i ty do kabiny, chodź i zamknij drzwi. Powiedz, czy wiesz, jak nazywa się ten seks? Elegancja, Francja jest the best. Jaki tam zaciąg mamy, jak zniknie? Jak te 9 zamienią się w 5, to będziemy atakować. Polska, jaka zmaltretowana. Wypowiedz wojnę. Możemy o Polskę się bić. Bolesław Piast to nie dla nas. Gertruda Premislid to tym bardziej nie dla nas. Może od ciebie mogę coś, czegoś oczekiwać. Właśnie chyba nie za bardzo. Kim ty jesteś? Poraj, to jest Polak, a tu? Premislid, to też mi się nie przyda. Jakby był jakiś Niemiec, to byśmy mu pomogli w uzyskaniu niepodległości. I wtedy byśmy go wzięli normalnie. Czejcie bazę, że byśmy go wzięli, co nie? I żeby zrobił wasalizację, nie? Czujesz to? Czujecie to? Ziomki? 5. Dobra, tak jak mówiłem. Akwinia, wypowiedz wojnę. Jedno wychodzi. Myślij. Wojsko. 41k potężnych i umięśnionych Niemców, Włochów, Polaków, Litwinów. Kogo tam jeszcze mamy? Finów i wszyscy pod moją komendą, pod moim butem pójdą na, kurczę, cienkich Francuzów z koprem pod nosem. Ha, ha. Kanclerz. Tacy owłosieni z takimi włosami na klacie atakować będą. Suniemy na nich. Na tych Francuzików, co piją wino i żrą żaby. I połączymy nasze ziemie, tutaj Bordeaux i Agen z resztą cesarstwa. Pociśniemy ich. No cóż, przykro mi, przegraliście tą wojnę. Nie macie szans, po prostu, przykro mi. Lecimy na waszą armię. Zdradziecką i zuchwałą. Wow! Nawet nie poczułem, że po czymś jadę, ej. Staranowałem was jak pociąg. Yo! Yo! F***!
motherfucker, sucker, suck my balls, I am a Cesar. Nie wiem jak jest po angielsku. Ej, nie wiem, właśnie sobie uświadomiłem, że nie wiem jak po angielsku jest cesarz. Emperor? Chyba tak, emperor chyba. Suck my balls, suck my emperor's balls. Nigga, fuck you. 100%, 100%. Wygrałem. Haha, czy ktoś w ogóle w to wątpił? Czy w ogóle ktoś w to wątpił? Yo! Powstanie! Buntują się ludzie, źle im w kraju. Bieda w kraju, ludzie płaczą. Wypowiedz wojny, nie mogę, bo to nie jest ten ziom. Temu też nie mogę wypowiedzieć wojny. Tobie mogę, ale niestety mamy tutaj problem mały. Ej, chyba możemy już z Francuzami walczyć, znaczy już na pewno. Zobaczymy, o co ich możemy tam pocisnąć. Wypowiedz wojnę. Małe. O, trochę większe. To jest całkiem spore. Senior. Nie wiem, może... Filip cichy, no kurczę, jak dostał tyle razy w dupę ode mnie, to już też bym był cichy. Kurde, te Valais jest fajne, takie duże, ale... Niestety... Nie mogę o to walczyć... Z każdego mojego tego. Za żadnego mojego ziomka nie mogę o to walczyć. No to bierzemy ten jeden taki duży kawałek, co był. O, właśnie to. Chociaż ten hrabia to średnio mi... Tak przypasowuje. No ale zobaczymy, co? Zdobędziemy Paryż, co nie? No tak! Będzie... pociśnięty. Wojsko. Lecim. Nigga, fuck you. Zostaniesz pociśnięty, ziom. Przykro mi. Twój czas minął, nyga. Zrobię to po czarnemu. Okradnę cię. To co mówię jest teraz strasznie rasistowskie, sobie teraz uświadomiłem. Dobrze. Zniemy na Francuzów. Teraz jak uciekają? No w zasadzie... 20 żołnierzy. Pokonamy ich. Damy radę. Wierzę w nich. Krzyżyk na drogę. Wierzę w nich. Tak! Nigga, fuck you! Niech tam gnije, nigga, fuck you! Okej. Okay. Nigga, fuck you! Lepiej niech tego nie próbują, ziom. Co za drań? Nigga, fuck you! Teraz uciekają w drugą stronę, parkurem. Konie robią parkur. Świetnie, pociśnięci są. Jeszcze ostatni raz. Jeszcze ostatni raz idziemy na opanowywać ziemię i gwałcić dziewki. Jak to zwykle w takich wojnach się robiło. Dobrze. Niech się z Niemcem ożeni, prawowitym, prawdziwym Niemcem, z twardymi, owłosionymi włosami na klacie, pijącego piwo. I zagryzającego piwo kiełpachą. To ja rozumiem, nie? Nie? No. Czy możemy już utworzyć te tytuły? No, możemy! To niewłaściwe! Usurpuj! I tego mu nie damy. A damy mu to. Większe, wielkie księstwo Połock. I musimy tutaj pamiętać, że temu
Nadaj tytuł ziemski Połock, a Witebsk sobie zatrzymamy, zawalczymy o to i wtedy pójdziemy i wtedy mu oddamy tytuł Witebsk także. Widzę, że mi tu spadają punkty wojenne, pewnie z takiego powodu, że po prostu właśnie, że kontroluję te tereny i dlatego mi to tak spada. Ale już niedługo to kontroluję. Okej. Okay. Jest. 81. Tutaj już szybko możemy go pocisnąć i tutaj też. 100%. Dziękuję. Dziękuję za twoją współpracę, ziomek cichy. Dobrze się robi z tobą interesy. Kurna, nie należy to do mnie. Znaczy to należy do mnie, a Paryż nie wiem czemu do mnie nie należy. Pewnie znowu coś skopałem. Coś tam zdobyliśmy, jakby nie patrzeć. Nie jest tak kompletnie tragicznie. Zobaczymy jak tam intrygi. Znowu 6 więźniów już mam. Okej. Co możemy sobie uzurpować? Wendish Empire i Księstwo Pisa. Stworzymy to. Damy temu. Żeby on już się nie musiał męczyć. Okej. Księstwo. O! Coś tu nam by doszło. Uzurpuj. Dobra. To bierzemy też to. Nominacja. Ciekawe. Ciekawe, czy ktoś na mnie zagłosuje tam. Chyba nie. A czy ktoś zagłosuje na... Nie, nie mogę nikogo innego. Na siebie bym chciał. No, się nie dziwię, że nikt nie chce na mnie głosować, skoro... Wendish Empire tylko to. Nie mam zamiaru tworzyć tego tytułu. Tu... Wszystko we Francji. Tutaj Polskę i ten jeden kawałek. Jaki tam zaciąg? 25, więc sobie trochę poczekamy. Zobaczymy jak tam Polska. 3 lata i będziemy mogli walczyć o Kujawy. O Znojmo. Kujawy i Znojmo tylko. Tytuły de jure tutaj. Świetny gaczy, stało się to, o czym ja myślę. Tak, niestety stało się to, o czym ja myślę. Świet. Trzeba kogoś nominować, tego bym nominował. Zajebiście. Ale chwila, zobaczymy jakie on ma cechy. Hojność, dobroć, pobożność. Tylko ma żarłoczność, ale to tam nie robi mi zbytnio. Więc królem Rupertem będziemy teraz grać zamiast Konradem. Na to wychodzi. Dobrze, jak tam zaciągi? Trochę jeszcze poczekamy. I zawalczymy, myślę, że pociśniemy dwie wojny z Brańskiem o ten fragment i od razu Ruś pociśniemy też o ten Psków cały. Turów, jak wygląda sytuacja z Turowem? Pińsk. Aha, tylko to mamy. Ej, pociśnijmy 3 wojny na raz. Myślę, że byśmy dali radę. Takie pizgnięcie na koniec odcinka, bo chyba już dosyć nagrywam. Nie chcę tych odcinków też godzinnych robić, chociaż jak się już zacznie grać w to Crusader Kings, to kurczę, ludzie, nie odciągniecie mnie od tego. Zobaczymy jak tam intrygi, czy... Dobra, jakieś tam powstanie. Niezależność dla Burgundii, ziomek, dlaczego?
honorowy tytuł masz pod czaszy, zią. Wyślij dar. Nie wyślę ci daru. Intrygi 8%. Sfabrykował. Uuu, ty świnio. Zostaw mojego kurczę przyszłego tego władcę. Posuwajmy też wszystkie te posuwajmy też wszystkie te spiski, które zagrażają moim bezpośrednim wasalom. Dobra. Co ty za wojnę wywołałeś? Atak na... podczas... odwołanie tytułu Płock. Dziwny masz problem. Jak tam zaciąg? Piątki już są. Tak, zejdą te piątki, bo nie chce mi się aż tak długo czekać. Jak zejdą piątki, to atakujemy Ruś, Brańsk i... to zaatakujemy Ruś, Brańsk. Tutaj się 17. Homos... lesbijka! To nie było śmieszne. No, mniej damy. Bona. Zaatakujemy Brańsk, Turów i Ruś jednocześnie. Trzy wojny... przestańcie. Ja nie dam rady, ja nie dam rady! Dobra, te trójeczki znikają i atakujemy. Zezwalamy na pojedynek. Niech się pojedynkują, świry. Dlaczego ci się znowu odłączyli? Ja tego nie rozumiem. Yo, ziom. Yo, tell me, what is going on, ziom. Śmieszny masz herb. Bardzo oryginalny. Wypowiedz wojnę, ziom. Oto mogę się bić, yo. Tutaj, wypowiedz wojnę. Nigga. Ciekawe. On coraz większy... to są wszystkie roszczenia. Ale dopiero 62. Jezus kurczę. Ile jeszcze 8 lat, no. Nigga, what's going on? Jak tam? Dwójeczki. Dwójeczki znikają, atakujemy ziomy. Jeszcze nie na to czas, ziom. Jeszcze... nie dorosłeś, by posiąść moc Jedi. Jeszcze nie dorosłeś. 66 lat mamy, aż czyli najpierw musimy załatwić to Turów, bo to jest sfabrykowane roszczenie, więc... tutaj może być problem z tym i czuję, że mi gardło już siada. Już mnie gardło boli. Dobrze, jak to wygląda? Ej, dobra, idziemy. Jakieś tam Piombino. Co to w ogóle jest, zią? Dobra. Turów, wypowiedz wojnę. Opińsk. I najpierw musimy załatwić Turów, bo to jest fabrykowane roszczenie. Wypowiedz wojnę. Oto. I tu wypowiedz wojnę. A nie, myślałem, że coś więcej się pojawiło, a to tylko tak. To to jest kurlandy. Dobrze. Wojsko. Nigga, fuck you. Syniemy na tych Słowiańców. Trzeba najpierw załatwić Turów, bo to jest sfabrykowane roszczenie, jak już mówiłem. O, dużo mają tych sprzymierzeńców, ale myślę, że raczej i tak nie dadzą rady. O, gdzie oni się pchają w ogóle? Dobra, lecimy.
14k żołnierzy, dojdzie te 4000, to myślę, że już będziemy tak mogli atakować. Jedziemy. Świetnie. Jeszcze lepiej. Doskonale. Suniemy dalej na turów. To trzeba gazem zrobić. Sobie znajdźmy jakąś laseczkę. My mamy 67 lat, dlatego znajdziemy sobie żonę, co ma lat 16. Totalnie nic dziwnego. WhatsApp. WhatsApp, dymam szesnastki. WhatsApp. WhatsApp. Strasznie nygaski, kurczę, odcinek mi wyszedł. Tylko WhatsApp, WhatsApp i WhatsApp bym mówił. Nyga fuck you. Tylko WhatsApp, nyga, sup, bitch. Przytrzymajcie ich. I nyga jest zniszczony. Ej, 97% już mamy. Nice. 98. Zaraz będzie koniec. Idziemy na tych. Jest 100%, okej, okay, dobra. Proponuj pokój. Tak. Dobra, to teraz jedziemy dalej. Teraz bierzemy się za Briańsk, myślę. Że to może być spoko opcja. A na koniec bierzemy się za Ruś. Potem to będę miał takie zajebiste zaciągi, że nawet nie pytajcie się, nie? No, ej, już chcę się poddać. No dobrze. Dobra, to mamy załatwione i została Ruś. Te twardziele, te owłosione Rosjaniny, pijące wódki. Sobie wezwijmy może sojuszników. Właściwie czemu nie? Niestety nie może się ten, więc what the fuck. Dobra, bierzemy znowu szesnastkę. Albo nie, osiemnastkę i rapujemy. Cztery osiemnastki tylko w moim korowodzie. To jest teraz sexy, to jest teraz modzie. Nie, tak śpiewają w Afryce. Murzyny. Czarni ludzie. Z czarną skórą. Kurde, to nie jest rasistowskie. Ja serio nie mam nic do czarnoskórych ludzi. No, przestańcie. Kurczę, ale mi schodzi tutaj ludu. Ej, ja czuję, że oni gdzieś się tam namieczają, nie? Ci Rosjanie, gdzieś tam w lasach pod Smoleńskiem. Przypadek nie sądzę, gdzieś tam pod Smoleńskiem się czają, podejrzewam na mnie. Kurczę, 18 żołnierzy, nice. Ja sobie wezmę, kurczę, tutaj jakichś najemników. 4000, myślę, że powinno być spoko. Jak to idzie tutaj wszystko. W życiu, kurde, tej wojny nie wygram. Dobra. Już mamy zero, ponieważ po prostu tutaj nie przejęliśmy tego. To jest jedyny problem. Przejmiemy to 21 punktów, od razu będzie w przód ponad. O, 28 widzicie, moi drodzy. Tak to się robi, tak się robi interesy. Znowu jakiś Wielkopolska. Interesujące. Dobrze, negasy.
Szybko ich jedziemy. 49%. Teraz jeszcze by wypadało zniszczyć jego armię i myślę, że będzie... Ile ja mam lat? 69 lat i mam żonę 18 i jeszcze dziecko zrobiłem. Czuję ci ta... Nyga? No chodź tu, chodź tu. Kici kici. Rosyjska armio. Wyzwoleńczo-narodowa czerwona armio. Przypadek nie sądzę. Jak ja się kocham z nimi, kurde, bawić w kotkę i myszkę. Nie zdążą przejść chyba. Nawet nie próbują przechodzić. Kto się chwali, że chcą stawić czoło mojej bohaterskiej armii owłosionych Niemców. 76%, proszę bardzo. Zniszczymy ich do końca, podejrzewam, że będzie 100%. Tak. Psków należy absolutnie do nas. Po niemiecku to jest pleskał. Proszę bardzo, uczymy się. Nie tylko bawię, ale też i uczę. Dwa w jednym, tylko u mnie. Dobra, misiaczki, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten kolejny niesamowity odcinek w Crusader Kings 2. Było całkiem nieźle, bardzo nygasko było. Urodziło nam się dziecko na sam koniec. Mam ksywę spowiednik. Nice. Siemano, czarni bracia i czarne siostry. Yo.